Znajdujemy się w Pratulinie i dzisiaj obchodzimy powiatowy dzień strażaka. Strażacy to bardzo ważna część naszego powiatu. Szanowni Państwo, dzisiaj już po raz 25 spotykamy się na powiatowej pielgrzymce strażaków oraz na uroczystościach związanych z powiatowym dniem strażaka. To jest bardzo dobra okazja, żeby przede wszystkim podziękować i pogratulować wszystkim strażakom i strażakom ochotnikom i strażakom Państwowej Straży Pożarnej za ich zaangażowanie, za ich determinację, za ich ciężką pracę, bo to właśnie dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, a w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia możemy liczyć na szybką i sprawną pomoc właśnie ze strony strażaków. Tych jednostek OSP w powiecie bielskim jest mnóstwo. Na terenie powiatu jest ponad 150 jednostek ochotniczych straży pożarnych. 27 jednostek to są jednostki, które należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Także strażacy przez ostatnie lata pokazali, że ich zakres zadań zwiększa się, zmienia się, bo dzisiaj strażacy już nie wyjeżdżają tylko do pożarów, ale praktycznie włączają się do różnych innych zadań, zagrożeń, czy to podczas walki z ptasią grypą, czy z afrykańskim pomorem świń. Na strażaków zawsze mogliśmy liczyć. Ale nawet takie jakieś wydarzenia kulturalne, to również strażacy pilnują bezpieczeństwa. Dokładnie, dokładnie, bo to praktycznie na terenie każdej gminy strażacy włączają się w zapewnienie porządku, bezpieczeństwa podczas różnych wydarzeń, które są organizowane, podczas świąt i tych świeckich i kościelnych. Na strażaków też zawsze możemy liczyć. Ale i strażacy mogą liczyć na Was, bo zarówno gminy, jak i powiat wspieracie, jak możecie, jednostki. Oczywiście. Tutaj wielkie słowa uznania kieruję w stronę samorządowców, wójtów, bo to oni głównie utrzymują ochotnicze straże pożarne. My w budżecie powiatu również przeznaczamy środki, które przekazujemy tym jednostkom, które należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każdego roku przekazujemy pieniądze, które strażacy przeznaczają na doposażenie swojej działalności.